Hej, 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 Luzaw z tej strony Dolerian i witam was w kolejnym odcinku GTA 4 The Lost Daemon, gdzie kontynuujemy z buta od razu misję. Czemu? Tyle co stamtąd pojechałem sobie się do chaty, żeby sobie zapisać grę, żeby mieć pewne HP i tak dalej, ale nie! Ray zadzwonił i powiedział, hej, chcesz kasę za diamenty? To zrób jeszcze jedną misję, odbierz kasę, to i się dogadamy. No i tyle, że po drodze skoczyłem do jakiegoś tam stoiska, czy raczej budki z hot dogami, zjadłem, więc tako jako jeszcze bym musiał mieć kamizelkę, ale nie zdążyłem. Pojechałem jeszcze w połowie, bo chciałem wam jeszcze oszczędzić tej podróży. Chciałem po prostu od razu zacząć. Tutaj gdzieś mam iść tyłem. Aha, bo z Nickiem tam gdzieś. Gdzieś tam. A on gdzieś tu tył? Nie wiem, ale kurde, patrzcie ile ludzi, jakiejś dziwnej mafii. Coś czuję, będzie ostro. No, powiem szczerze, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zasubskrybuj, by być na bieżąco. To takie coś na sam początek. Często zapominam, bo niestety mam ulotną pamięć, ale nieważne. Idziemy. Hej. Nie! Chciałem, myślałem, że będzie jakaś kasenka, ale nie! Mamy wejść do środka. Mamy zupełnie, jakby to powiedzieć, inne spostrzeżenie. No w sumie hello tu, a będą tylko aż trzy postacie. Spotkaj się z Niko przy bramie, czyli musimy przejść przez... Nie możemy, nie mogliśmy od razu tam iść czy na obko przejść? Nie, gra zasugerowała, że mamy iść przez całe muzeum. Dobra, niech ci będzie. Oglądajcie, patrzcie ludziska, idę se. Dobra, tu już widać, wszyscy gotowi, mafioze te, które potem Niko i tak ich pozabija. Ejo, o kamizelka, ty w ogóle... Ja chyba gdzieś w ogóle teraz zauważyłem, że gdzieś złapałem w ogóle ten... kamizelkę. Tu jest apteczka, ale teraz patrzę, mam pan... Dobra, nieważne, jestem po prostu ślepy. Zaczynamy. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh! Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Okej. Opuść Liberation. Dobra. W sumie, ej, pytanie jedno. Gdzie jest ta torba z kasą, co nie? Bo przecież mieliśmy ją tutaj, nie? No, czy gdzieś tam? Tu się w ogóle ta akcja zaczęła. Okej, okay, dobra, spoko. Czy ktoś się ktoś chowa? Tak, chowa się ktoś. Dobra, żyj se, chłopie, nie mam nic do ciebie. Chciałem zobaczyć, bo chyba w GTA 4 też patrzenie ten kolej ktoś tu był. Trochę was tu jest, chłopaki, ale dobra. Trochę będę kozaczyć. Mam dobrą pasję, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno mam dużo więcej amunicji. Jak tam na dole? No, wszyscy pododani. A, czyli Niko już uciekł. Jak nie ma jego klęsk... Jego przekleństw, to znaczy, że chyba poszedł. A szkoda, bym popatrzył jak sobie tupka. Ale to jak nie w tej, to w innym dodatku sobie zobaczymy. Dobra. Jeszcze o dziwo zauważyłem, że hej, jeszcze nikt nas nie trafił. A, no tak, tu będzie czysto, bo przecież tutaj już Niko ich załatwił. A jednak nie, się jednak jacyś pokazali. I myk. Ktoś tu przeżył? Nie? Ale ty patrzcie, granaty są jakieś, nie? Nie wiem, czy Johnny podniósł. No tak, przecież my tu będziemy mieli prawie, że całą drogę oczyszczoną. Dobra, tam jakiś przeżył. Co ty nie powiesz? Dobra, my uciekamy tędy. Niko pobiegł tam, my biegniemy tu. Dobra, o, co to za niespodzianka, co? Myślałem, że co, że mnie przechyczysz? Nie tym razem, amigo. Co to miało być? O, śpiew. Mam ich wszystkich pozabijać, tak? Mam taką jedną zabawkę, którą chciałem już od dawna użyć. Haha! Powiecie, że zginęliście. Nie bądźcie tacy. Dobra, poszło to w hasio. Jacyś tam poginęli.
Nie wiem, czy się mogli zdobyć. Chyba tak, dobra, wiecie co? Najmniej było ciekawie. Teraz sobie tu zostanę. Coś tam sobie postrzelamy. Przewrotki porobimy. Cyk, a żeś się schował. Nieudolnie, dobra. Tego właśnie zapomniałem, że tu mamy dobry zoom. Niektórzy uciekają, goń ich. No czekaj, bo tu jeszcze jakiś mi tam przeżył. Dobra. To teraz co, szybko motor i zabijamy jeszcze tamtych, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie, że o nie, zgubię. Dobra. Dobrze, coś tam, daje mnie to nie obchodzi, ja chcę ich po prostu dopaść. No i dopadniemy ich, kurde, cholerne krawężniki. Nieważne, wszystko będzie dobrze. Uda się, są na prostej. Cyk, broń wycelona. Bliżonko nie może być, ale dobra, jak już damy radę. Cyk, kierowcę, bo kierowca najważniejsza, cholera. No i zgub policję, ładnie koło komisariatu. Jakieś przestępstwo wykonane, no panie, o kurde, ile i was tu pączków. No dobra, jesteście chudzi, nie jesteście pączkami, ale jesteście innym rodzajem. Tym może mniej niebezpiecznym, albo nie wiem, pewnie szybsi. A, co ja, co ty Johnny robisz? Ja, jasne, gońcie mnie. Jakby im tu uciec. W sumie jest jeden myk. W sumie to jest jedna gwiazdka, przecież to boty nie wiem, czy oni nawet pod prąd pojadą. Jednak nie. A może ta, ale musiał się trochę zastanowić. W sumie mogłem jechać tam pod ten most, ale dobra. Mogłem, nie zrobiłem, no to teraz cierpij i uciekaj, tak. Skoro już mamy za sobą tą misję, to w sumie chyba z jedną z najważniejszych misji opartą na tej całej... O nie, skok! O, co to jest? Okej. Zabierz pieniądze do Jima. A ty! Do Jima. Który to Jim? Nie, Ray to Ray. Nie wiem, ale jedźmy, dobra. No niby, że komu mamy już te pieniądze? Nie wiem, gdzieś ty Jody schował w ogóle tą całą teczkę, nie? Z pieniędzmi, ale... Jak zrobiłeś to jak w Minecrafcie, że... Nieważne, to jest tak samo tajemnicze jak to, gdzie ty chowasz te wszystkie magazynki i broni w ogóle. Nieskończona ilość mikroty. Kurde, chciałem coś fajnego powiedzieć i mi wyleciało z głowy. No chodziło mi o jakieś tak super nowoczesne jakieś tam kieszenie, co zmniejszają przedmioty i powodują, że może ich mieć nieskończoność w pizdu, cholera. Ile ci się zamarzy, dobra. Tutaj i cyk. Hey, what do you got? Got all the money the diamonds can buy. You mean all Ray's money? Fuck Ray, man. Fuck all of them here. Yeah, fuck them. I guess we're rich then. Hold on to it, brother. You bet your balls on it. A no zaraz chwileczkę, a przypadkiem to nie będą ci, co potem zginą przez Nika? Co potem Niko ich dopadnie? Nie wiem. I znowu oczywiście, co? Możesz grać z kolegami i tak dalej. Okay, Johnny, Nicky tells me you got away with the money. Bring it to me. Niko said that. Dude, that's weird. Shit was kicking off. I don't know what happened to the money. I just wanted to get out with my life. You better not be pulling nothing, Johnny. Or I'll stop pulling your fucking teeth, you hear me? I like you, Ray. Still keep your sense of humor in the face of an almighty fucker. See you around. Rozpocznę szybką rozgrywkę. Trybie mo... Zejdź mi kurde z tym kolejnym multiplayer. Kurde, coś ty się tak uparł na to. Nieważne, ja już kiedyś mówiłem, że chyba będę to lewać, ale najwyraźniej lotna pamięć powoduje zapomnienie. Ciągle to opieprza. Co tu mamy? Znowu coś biorę ja. Spotkajmy się. No to się jedziemy spotkać. Co, pewnie nas opieprzy. Nie, są pieniądze, oddawaj. A ja nie wiem, kurde, jak już Johnny mówił, a tam była szczelanina, chaos, to... Ej, no patrzałem, gdzie kulki od grubasów latają, a w sumie... Co się stało kasą? Tego nikt nie wie. Na pewno nie dałem nikomu. No o, ja nic nie wiem. Zejdźcie ze mnie, nic wam nie powiem, bo nie wiem. Sam chciałbym wiedzieć. Jeszcze się będę śmiać, jak jeszcze Johnny sam będzie jeszcze Rayowi wyciskać. Ty!
Bo ja tu ci zrobiłem, nie? No to gdzie ta moja kasa za akcję, nie? Za te diamenty. Byłem, o życie walczyłem, a teraz dawaj kasę, nie? Zlecenie może się nie udało, ale co? Zrobiłem co mogłem, więc mi płać. Gdyby tylko wiedział, jaka jest prawda. Ach, no to ta jesień ze średniowiecza, ta cała te ubijanie dobska, to raczej chyba się na tym by nie skończyło. Dobra, znowu jesteśmy na tej całej restauracji. Well, look who it is. Hey, how you doing, tough guy? What's your problem? I told you not to get too fucking clever. What? Oh, you gotta be kidding. Start walking. Downstairs. Okay, I'm going. That's right. Gentlemen? What the fuck is going on here? Fucking hell! Stop that shit, asshole! Anything yet? Nah. Burn him again. Where's my fucking stuff? You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Fuck you! What are you, fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're bullshitting? A bullshitter? That's funny. You're gonna have to cut that shit out, Ray. It's not fucking cool. I fucked Ashley, my friend, and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray. Go ahead. Drop the fucking gun, goon! No! I'll cut him! No. I can get the... Back the fuck up! Back up! Go ahead. Go ahead! Go ahead, run like a couple of girls! Billy was right about both of yous! Backstabbing fools. God, I got guys on every corner. Where are you gonna go? I'll see you later! I gotta go talk to Ashley. I'm gonna go get the fucking brothers. Okay, we're out of here! Wow, czyli akcja dość mocno się potoczyła, uda się na spotkanie z Ashley, okej? Okay? Czyli już szybko musimy tam jechać, nie wiadomo czemu. Znaczy, wiadomo. Ray jednak się dowiedział jakimś cudem, nie wiadomo jak, wiesz, jak go dorwali tego naszego ziomka. Takiego podpiekla, ale widać, koleś był na tyle cwany, że poudawał mu cierpienie, trochę dał sobie zniszczyć karnację swojej pięknej ceny. I doszło do sobie, no, tego, że Ray stracił swojego jednego przyjaciela. No, a przyjaciela, sorry, pracownika. No, błagam, w tym biznesie nie ma przyjaciół. Chyba, że się jest z gangu motocyklową, to jest wtedy co innego. Ciekawe, co tam będzie z Ashley, bo nie pamiętam. A, pewnie... Czy Johnny chce jej wygarnąć, że ona z nim tak naprawdę, że jednak ona coś tam ukrywała? Ale w sumie to i tak nie ma, co? Johnny ma to w zasadzie gdzieś, bo przecież już jakby z nią nie jest. Ale nie, kiedy coś tam była zmianka, że kiedyś z nią był? Że, no, że z nią był i ten. Nie, się zobaczy, jak się dojedzie. Mimo, że jednak trzeba tam dojechać. Mapa może nie duża, ale jednak zawijasy, sralasy, jednak trzeba jakoś tam dojechać. A ja, żeby was nie zanudzać, muszę opowiadać. Mój mózg akurat jakoś tak jeszcze funkcjonuje. Zmęczenia prawie nie czuję, więc może jakiś temat poruszę. Może nad tym, że hej, jakimś cudem kurde dorwałem go i nie. Jakoś mi się udało. Nie no, żartuję, ale szkoda, że nie zobaczyłem Nika. Kiedyś pamiętam, że... Czym ja się przejmuję? Hello! Jak będziemy Louisem chodzić, to przecież sobie wszystko popatrzymy, jak jeden i drugi ucieka. Chyba. Wow! Nie wiedziałem, że te motory mogą latać. Czy to mogę chociaż na jedno chodzić? Nie, Ashley dzwoni, co się dzieje? Hot damn, baby girl! Your friend Ray ain't so friendly! Johnny K, you're alright. I'm sorry, please, I think Ray's... Co się dzieje? Of course he is, baby. Thanks for the heads up. Meet me outside the house, okay? I'll be there if I'm still walking.
czekaj, przed domem, przecież jej dom nam dominąłem. Jeszcze Jim coś dzwoni. Ale nie wiem, nie mam czasu. Wykoń zabójców przez Reya. Aha, czyli zanim pojadę do Ashley, to ja muszę tych jego ziomków wykończyć. Pytanie, czekaj, to są rzekomo co, jacyś zabójcy? Czekaj, mapę, bo ja chcę zobaczyć. Jasne, oczywiście. Przecież oni nie mogą być blisko. Pauza, bo co? Bo oczywiście musiała mi paść bateria, ale dobra, jestem już... Oszty, ja wam dam, no. To było trochę hardkorowo, może dlatego, że od razu wyłączyłem z pauzy, mnie zaatakowali. Bo nawet nie wiedziałem, że są tak blisko, dobra, tam kolejni jadą. Wolni bocie, kurde, cholero. A dobra, jeszcze gdzieś tam pod łokcia ich załatwiłem. Tylko właśnie, bo ja nie doczytałem, oni gonią mnie, by mnie zabić, czy oni jadą? Nie no, po Ashley to nie, bo po Ashley to już by dawno ją dorwali, bo przecie hello. Oni są gdzieś tam tego jest. Mam mało HP, więc... Będzie! Będzie super. Mówię wam, to będzie na pewno super. Na pewno mnie nie zabiją. Znaczy oby, będę robić wszystko, by mnie nie zabili. Pełne skupienie. Albo po prostu letko szczytuję i sobie zjem jakiegoś kandnoga. Może pacjenty tu nie podjadą w miarę szybko. Dobra, szybko kupuj. Tak, jednego bierz, hap, zjedz tą niewidzialną teksturkę. Am, tak, pełne życie, dobra. Możemy wyciągnąć większą giwerę, bo chyba tu jadą. Jadą, koledzy, wiedzą gdzie jestem, witam. Czemu pistolet? Tego wyciągaj, no. Ratatatatata i nie ma. Jeszcze tam jakiś błodnie skłonił. No pięknie, jak wiesz, on podrzuciło. Dobra, to my sobie tu pieniążki weźmiemy. Jakieś many mi się jeszcze za to wszystko przyda. Dobra, wsiadamy na nasz piękny motor i... nie musimy nawet, jadą do mnie. I ciach. A, skubani mają kamizelkę. Dobra, ej, w sumie teoretycznie mogę się pod tym schować, może auto nie wybuchnie. Cyk! No, i w łebek, cyk. W sumie mógłbym im tam granatka wysłać. Ale dobra, już nie będę taki kozakiem, kurde, albo... Ale mam tą zbliżeniową, ta? Tak jakby. Jak zauważyliście, jak to pod autem jest, dobra. A, dobra. Nie ten przycisk. Dobra. I cyk, bo się rozeszli. Dobra, ten się przewrócił, no to mu tam w kark heja i wszystko załatwione. To teraz możemy jechać do Ashley. Udaj się na spotkanie, no. Co to może być za spotkanie? Da, sprzedawca żyje? Aby to nie był jego ostatni dolar, jaki kurde miał w życiu. Dobra. Mamy bliziutko, Ashley gdzieś tu mieszka. Gdzieś na prościutko. Nie, wróć, trochę wyżej. No ale tak czy siak, prawie że po drodze. Jestem ciekaw, co ona może mi takiego powiedzieć. Nie, czekaj, gdzie ona jest? To nie jest droga do jej mieszkania, albo? Nie, to do klubu naszego. Do naszej bazy. No, po prostu klubu, nie wiem. Jakby to inaczej można byłoby nazwać. Jasne, ślizgawka to... A siedzi sobie tu. What's going on? I'm sorry. For which bit? For everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Oh, no. Oh, man, not Jim. Fuck this. Angus is crippled, and Billy gone insane. Now Jim's dead. I guess that's what they call payback. You got me. I don't got you. Crystal gotta got you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Yeah. And I'm an idiot believing in your bullshit all this time. It ain't your fault. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab, straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. And
maybe. We'll see. Go on and get out of here. I love you, Johnny K. You're speaking a foreign language to me now, lady. Now get the fuck out of here. No to żony, nieźle zajechałeś, kurde, zaorałeś, kurde, znajomość. Znaczy ona i tak nie odpuści, bo i tak przecież nas uwielbia. A my sobie pójdziemy do klubiku, czy raczej do naszego jednego z baz. Pójść sobie spać, żeby nie było. I przy okazji chcę jeszcze zobaczyć jedną rzecz, ale pierw to pójdźmy do tego wyra F. Teraz sobie usiądź i medytuj. Mnie to tak bawi, jak on zasypia. Czekaj, tu mamy, tak, tak, tu mamy. Cyk, zapisane. A teraz sobie pójdziemy zobaczyć, bo przecież tu jest coś takiego jak ta ściana chwały czy poległych, że możemy zobaczyć sobie po prostu wszystkich naszych ziomków, którzy tam zginęli. Zobaczyć, czy ci, co naprawdę zginęli, naprawdę tu są. Urosło trochę tego. Czekaj. I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lecture. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. Oh yeah! Hi! Okej, znowu mamy u tego dziwaka. Dobra, mamy chyba tu naszych ziomali. Tu i tu urosło, czekaj. Aha, tu jest co? Brian, który widać ma pękniętą szybę, no bo ewidentnie był zdrajcą, no ale jako to, że należał do nas... A, tu jest ten ziomek, ten Jim, co nie żyje. Ten Jason. Tutaj kogo mamy? Kurde, ciemne to nie widać. Dobra, tu są jacyś ci, co tak, za bardzo ich nie znałem. To jest w ogóle, czekaj, czy mi się wydaje? Ty, czemu tu jest podwójnie ten sam koleś? Widzicie wy to? Podwójnie ten sam. Nie wiem co, bliźniacy jacyś, że tu jeden? O, patrzcie, ten. I ten tu. Może tu jest... Glenn? Identyko zdjęcie. Identyko frizz. Imiona trochę inne i... Ech. Po prostu... Są. Się pojawili, czyli jako tako jest. Mamy u tego ziomka, zrobimy dwie misje. Jako tako... Johnny, co ty robisz ty przy tych drzwiach? Czemu ty się tak blokujesz, ziomie? Myj się opanuj, dobra. Ej, tu mamy jednak misję. Dobra, skoro mamy tak blisko, to ją weźmy. Najwyżej będzie dłuższy odcinek. Nice place you got here, Johnny. Not quite sure I meet the dress code, but I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? Well, I think so. You've certainly seen me naked. You want a cigar? Do you want to go fuck yourself? Oh, not particularly. But listen, your friend, Ray, don't worry about him. Why not? Apparently he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he collars you, you'll do 15 years and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with it. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Why are you doing this? I told you. I was good for a favor. Udaj się do więzienia. E! Wow, 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 wow. Czy to nie będzie przypadkiem ostatnia misja? Chyba nie będziemy zabijać tutaj swojego brata. Znaczy wiem, że jest taka jedna misja, ale... Dobra, przepraszam was bardzo. Jeśli się okaże, że ten odcinek będzie mieć więcej niż 30 minut. Jak będziemy tam, powiedzmy, do 40. Bo niestety, no musiałem zrobić tą pauzę. I jakoś nie przyuważyłem konkretnie, ile poprzednia część tego odcinka ma minut.
Więc może być dłuższe, za co was przepraszam. Najwyżej sobie będziecie oglądać tu na raty, mi to tam jedno. Ale jeśli tak, no to wydaje mi się, że z jedną misją chyba nie ma za bardzo sensu nawet, żeby... No wiecie, żeby to jakoś potem robić specjalnie. Po prostu jak to, to jest... O ile to jest to, chyba że jak nie, no to jestem dzbanem. Ale z tego co tak kojarzę, to prawdopodobnie nie. Jedyna misja w więzieniu jaka była, no to właśnie ta, że trzeba było tam wbić, pozabijać prawie wszystkich i naszego braciszka, byłego szefuncia, prezesa, ten, który rzekomo zaczął sypać. Bo ja miał chyba Billy na imię, nie? Chyba tak, mi tak świta. Dobra, nieważne, podjedźmy i zobaczmy. Getting out of here? Oh, haven't you enjoyed your time in the state's care? What a fucking pleasure! Terry, man, we gotta pay our friend Billy a visit. He's been talking. Bring Clay and bring all the fucking firepower you got. Meet me at the Alderney State Correctional. I'm waiting. One last job, guys. I appreciate this, man. It ain't gonna be easy. No to jednak jest ostatnia misja. By wziąć za darmo broń od Terry. Dobra, pokaż mi co tam śmiało masz. No to zacznijmy rozróbę. Ohohoho, tego się nie spodziewałem. Dobra, możemy wziąć co chcemy za darmo, tak? Dobra, weźmy na pewno kamizelkę. Ona się na pewno przyda. A weźmy. Nie ukrywam, że się na pewno przyda, dobra. Tego mamy, dobra, ładujmy na maksa. Bo jak możemy, to możemy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Aha, bo mamy tego albo tego. Wiesz co? Zamień. Ten mi się bardziej podoba i nie wiem, czy on jest lepszy. No tu nie ma statystyk, więc u. To jest granatnik. Granatnik też się przyda. Weźmy trochę. Ile można? Jak za darmo, to za darmo. Kurde, dobra. Co tu mamy? Mamy tego małego. Nie ma tego większego, tego lepszego. Nie. A nawet gdyby to i tak mamy, tylko że tu nie ma magazynka, dlatego się wydaje, że mały. Dobra. Tu mamy full. Pistolet jestem sam też full. Bomba. Mamy 14, weźmy chyba max 25 dokładnie. Granaty, nie, granaty zostawmy, tego nie potrzebujemy. I to wszystko, ewentualnie możemy kupić jeszcze flaszkę, jeśli można. I przypadkiem ona nie zastąpiła mi czegoś? Chyba tak, no ale dobra, ona i tak jest bardziej skuteczna. Nie ten przycisk, aby wyjść. Mamy raczej wszystko, więc znisz główną bramę więzienia. Więc chyba jednak dobrze, że wziąłem sobie Panzerfausta albo tego granatnika. Dobra, czekaj, gdzie on jest. A nie, jednak nie. Pyk! Powiem, że to chociaż ruszy. Jasne, że ruszyło. Rozrobacz czyli trochę. Dobra, szybko wybieraj tą broń, którą masz i zaszczel tych, co ci kurde są przeszkodzić. Myk. Kurde, a jednak mógł być Panzerfaust, bo by mi się bardziej przydał teraz do ich tam. Chociaż w sumie, aczkolwiek granatnik też by był dobry tutaj. Dobra, tak jakby czysto, dobra. Chyba czysto, jasne, patrzcie, już tam się wychylają. Biegną koledzy, idą, kurde, śmiało. Co wy, kurde, będziecie tych chorych więźniów tu pilnować? Ciągle zapominam o tym zoomie, przecież on mi się najlepiej przyda. Cyk, dobra. Czy mi się wydaje, czy gra mi sugeruje, którędy mam iść? Da się przez siatki? Jasne, kurde, siatka, nie tekstura. Znaczy tak jakby, ale przezroczyste, znaczy z polotem, idźcie, kurde, przewrotki. Cyk, apteczki nawet są. Myk, cyk, błebek, tam jakiś jeszcze wstał, już polegnie. Cyk, ten pod pachę dostał w ogóle, upadł szybko. Zbieraj amunicję, bo się przyda. Cyk, dostał błebek tam, cyk. Dość łatwo mi idzie. Dobra. Lepiej nie chwali dnia przed zachodem słońca. Po prostu. Że rzekomo, że dzierży. A tu kurde na krawędzi jakiś zban. Tu na dole też jeden w łeb. Dobry. Dobra, ale amunicję mamy przynajmniej za darmo. Cyk, 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 cyk. No to sobie to zbieramy. Misja finałowa. Gdzie sobie damy radę? Mam nadzieję, że się wyrobię, bo mam jeszcze 5 minut kurde na grę. Nie coś by mnie wyłączyło, ale dobra. I tak będę mieć to w montażu, czyli trochę. No nie, dobra, ten tu idzie, bo chciałem ich go pierwszy, czemu ja muszę iść pierwszy, co? Cyk.
Albo mi się wydaje, albo ci cała ochrona jest taka jakaś słaba. Chyba mi się wydaje. Po prostu zbytnio dobrze umiem się skupić, więc może dlatego idzie. Albo dlatego, że jednak są tu ziomki, co mi pomagają. A jakieś FPS i spadek, coś tam było, a dopala ktoś dostał i jeszcze żyje i myk. O. Całe szczęście, że oni wylądowali, bo jak oni by mieli latać, to chciałem opieprzyć, że kurde, czemu podmieniłem? Nie, dobra, odlatuję, bo chciałem powiedzieć, czemu, kurde, przecież mogłem z Fancerfausa, chociaż nie ukrywam, że może i by się przydało, albo nie, dobra, ale tak na spokojnie. Pomału, pomału, bez pośpiechu, tego tu, cyk, cyk, cyk. A teraz jakoś ta celność mi idzie lepiej, nie wiem. No tu jest trochę lekki problem, bo już żony tak wyginać się specjalnie nie potrafi, ale dobra. Zoom, cyk i cyk. Dobra, gdzieś tu jeszcze, a tam biegną. Zabawmy się, gdzie ten granatnik. Gdzie? Tu jest. Puf. A na Skodę tak trochę kiczowato, ale dobra. I cyk. A, ogłuszeni, padnięci. Dobra, trzeba tu z boku trochę pozawalać. Dobra. Ten tu taki kozak. Tak, Johnny musi przeładować. Johnny musi odpocząć. I cyk, pod pachami. Ten tu się pięknie schował. Po prostu dostał teraz między oczy. Dobra, u góry jeszcze jest jeden. Upadnie czy jak? Upadnie? Nie wiem, kurde, się tak dziwnie przewracał. I cyk, jeszcze tego. Zabij Bilego. Bracisz, pójdę po ciebie. Cyk, cyk, mam nadzieję, że to jakieś dzbanury mnie nie będą chcieli zaatakować. Właśnie, mam zwykły pistolet, może wykorzystać tutaj egzekucję. No właśnie, dobrze, że mam zwykły pistolet, wreszcie mogę zrobić, jak to jest. Och. A mogliśmy się tak dobrze bawić. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? No, specjalnie czekam na przemówienie. Chciał nas zaatakować nożem. Obrona własna. Dobra. Rój do Terry'ego. A wiesz co, jeszcze tak na dokładkę, dobra. Dobra, idziemy, koniec zabawy ze zwłokami. Trzeba stąd uciekać, bo przecież skąd się tu wziął w ogóle mój motor? Kto, jaki miał czelność w ogóle przynieść go tutaj? Nie, ale tam była kamizelka, mogłem sobie wziąć. Ale nie, oczywiście trzeba uciekać. No przecież jak? Cyk, tu jakiś w ogóle, no raczej nie, kolego, już dzisiaj nie popracujesz, nie wiem, który dzień pracy, ale raczej sobie stąd pójdziesz. Nie, tam w ogóle też coś, kurde, chciał go pobić, ja go uratowałem. Cieszcie się wolnością, chłopaki, o właśnie. O tym mówię, uciekam, ale ten tam jakiś rozjechany, dobra. Prowadź losów z powrotem do klubu, dobra, no to jedziemy, ci co przeżyli, heja za mną. Daleko nie mamy, ale też nie wiadomo, ty w ogóle ciekawostka, czemu mnie policja nie goni? Włamałem się, rozwaliłem, zrobiłem rozpierdziel, kurde, w tym więzieniu. Powinien mieć full gwiazdek, przecież to... To jest GTA. Tego się nie da wytłumaczyć. Co i tyle tylko? Już nic więcej nie mówisz, żony? Nie masz nic więcej do powiedzenia? Dobra, spoko. Ja ci nie naciskam jak coś, w sumie i tak czy siak. Clay, thanks for rolling with me. This gang is fucked all the hell right now, but I'll love you brothers until I die. Man, I miss you. Nie do końca, wiesz. Gangu mogłoby dać dwie osoby. Nie byłbym tak załamany, chyba że na sobie masz dość już tego gangu. Dobra, i dojeżdżamy. I cyk. No i na serio. Johnny, jak tyś to zrobił? Ja po prostu te... Johnny. Hey. Hey. We had fun here.
Yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. Huh. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. No i przed nami koniec dodatku The Lost Endowment. Cały gang jakby poszedł się letko rozsypał, czy raczej skończył się. Zabiliśmy tego całego Billy'ego, naszego brata, który niestety zaczął na nas sypać. Szczerze mówiąc, wiedziałem, że ta część jest w sumie krótka, ale w sumie nie przypuszczałem, że aż tak. Znaczy, wiecie, po dwie misje czy coś, no nie byłem pewien. Ja tam coś na początku mówiłem, że ona ma chyba 25 misji czy ileś. Dalej nie wiem ile ma, może policzę jak już te odcinki będę mieć finalnie. O, ty w ogóle tam... Chata paląca się, a no ta! Przecież w tych dodatkach są te sceny z tej czwórki, z tej całej akcji. Tu Niko teraz jedzie z zapłakanym Romanem. Zaraz oni też tam będą. Nawet fajna sprawa. Wiadomo, jeśli chodzi o dodatek, no to wiadomo, o, wiecie, są tu pewne rzeczy, które trochę mi nie pasowały, tam trochę technicznie czy tak dalej. Nie, tam nieważne. Ale jeśli chodzi o całą historię, jest to świetne. Przynajmniej w pełni wiemy, co się dzieje z tymi diamentami, bo jednak to by mnie trochę ciekawiło po GTA 4, że hej, na początku się pojawiły, potem zniknęły, a potem nie ma nic. Wiadomo, pełne jakby całe wyjaśnienie jeszcze całej tej przygody z diamentami będą w tym dodatku, który nam został tym ostatnim, czyli The Ballad of Gay Tony, który na pewno się pojawi w odcinku. Nie wiem, czy to teraz, raczej po nowym roku, bo teraz wiadomo, trochę jeszcze rzeczy, to... Parę innych rzeczy też trzeba nagrać, żeby nie było, że tylko GTA, GTA, GTA. Jeśli ten odcinek ci się spodobał, jak i cała ta seria, no to wiadomo, daj łapkę w górę dla motywacji. Jeśli jesteś nowy na kanale, to daj suba, by być na bieżąco z materiałami oraz żebyś mógł mnie lepiej poznać. Czyli dokładnie naciśnij ten czerwony przycisk, który jest teraz oblepiony lampkami świątecznymi, bo akurat święta są i tak dalej, nieważne. No więc, ja już nie przedłużam. Do następnej serii, hej!